Filip Pompka, uczeń klasy drugiej szkoły podstawowej w Pradłach, został laureatem konkursu recytatorskiego Wrażliwość na słowa. W najbliższych dniach będzie reprezentować nasz region na ogólnopolskim finale konkursu w Starachowicach. Pierwszym etapem był konkurs recytatorski w naszej szkole, który organizujemy co roku, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Tutaj Filip wygrał, zajął pierwsze miejsce. Następnym etapem był konkurs w Zawierciu, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Tam też decyzją jury został laureatem. Następnie odbył się trzeci już etap w Częstochowie, w Regionalnym Ośrodku Kultury. Było to 26 kwietnia. Tam też bardzo spodobał się jury i był w gronie laureatów. Wczoraj, 18 maja, była przepiękna gala laureatów w Częstochowie w Regionalnym Ośrodku Kultury i Filip zajął pierwsze miejsce. Za tydzień jedziemy na konkurs ogólnopolski do Starachowic z tymi samymi utworami. Będziemy reprezentować nasz region, nasze województwo. Jest to bardzo duży sukces Filipa, naszej szkoły też przy okazji. Bardzo się cieszę. Rodzice są bardzo dumni. On też bardzo to przeżywał. Wczorajszy dzień był piękny. No na pewno nie zapomni go nigdy. I ja tak samo nie zapomnę tego dnia. Dzień dobry, koleżanki i koledzy. Muszę się wam przedstawić. Nazywam się Wicuś Trzepałkiewicz, ale w szkole to na mnie tak nigdy nie wołają. Tylko Leniu albo Cip, Cip, Cip. Ale to nie dlatego, żebym ja był leniwy. O nie, ja jestem bardzo pracowity. Ani też nie dlatego, żebym był podobny do kury. Ale to wszystko stało się przez gramatykę. Filip opowiedział nam, jak przygotowywał się do konkursu i jakie emocje towarzyszą mu na scenie. Prozy się uczyłem 4 dni, a wierszyka też 4 dni. Mam trochę tremy, bo jej się trochę, że się pomylę. Przychodzę do domu, odrabiam lekcje, bawię się i czekam na mamę. Jak mama przyjedzie, to z nią powtarzam wierszyki. Szkoła podstawowa imienia Batalionów Chłopskich w Pradłach to placówka przygotowana do kształcenia uczniów na najwyższym poziomie. Do naszej szkoły uczęszcza 117 uczniów i 19 dzieci z oddziału przedszkolnego. W budynku szkoły znajduje się 8 klas lekcyjnych. Klasy częściowo, klasy doposażone są w tablice interaktywne, komputery, sprzęt audiowizualny. W budynku szkoły, w górnej części budynku, może pierwszym piętrze to, w budynku szkoły znajduje się sala komputerowa z dostępem do internetu. W warunkach jesienno-zimowych zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Natomiast w okresie letnim zajęcia prowadzone są na boiskach, które znajdują się w obiekcie szkoły. Są to dwa boiska, boisko do piłki ręcznej i boisko do piłki nożnej. Mamy bibliotekę szkolną, która liczy sobie ponad 4000 woluminów. Ostatnio księgozbiór biblioteki poszerzyliśmy, realizując dwa projekty, Książki naszych marzeń, jak i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W budynku szkoły znajduje się również świetlica szkolna, która pełni jednocześnie funkcję stołówki. W obecnym roku kalendarzowym planujemy rozbudowę szkoły o kolejne klasy lekcyjne. Będą to klasy dla uczniów starszych, jak i dla dzieci z oddziału przedszkolnego. I wraz z szatnią i toaletą. Pomoc i wsparcie, które otrzymał Filip ze strony nauczycieli, na pewno zaprocentuje w przyszłości. Życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach recytatorskich.